My bardzo poważnie traktujemy Lecha w Lidze Europy. Artur Wichniarek, Roman Kołtoń. Jesteśmy zawsze w najlepszym możliwym składzie. Dwuosobowym składzie, ale... Ale miał być trzyosobowy, bo tu miał być ten puchar. Zapomniałem dzisiaj pucharu, no właśnie. No, widzisz, Lech zapomniał dzisiaj, że gra z Benfiką i że trzeba wyjść. Co, dzisiejsze spotkanie, tak, gdyby Benfica wyszła rezerwowym składem, tak, to byśmy byli wszyscy wkurzeni, że zlekceważyli nasze Lecha Poznań, że nie mają szacunku do naszego klubu, bla, 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 bla. A powiedz, jak można wpaść na pomysł, żeby pojechać do Lizbony i zlekceważyć, przecież nawet trener Benfiki powiedział po meczu, że nie spodziewał się, że ktoś taki może... Ja myślę, że on nawet... Bo to jest na pewno fachura. To jest facet, który miał pierwszy mecz, miał drugi mecz, przeanalizował to sobie i sobie pomyślał, pewnie ten Lech nawet będzie chciał zabrać nam punkt, może cudem wygrać, będzie chciał pokazać swoich chłopaków w Europie. On znał na pewno Pedro Tibę, ale poznał Ramireza i poznał Modera. Jestem pewny, że znał tych piłkarzy i on w wywiadzie pomeczowym, słuchajcie, mówi, że jest zdziwiony składem. Trener Żuraw, tak jak go chwaliliśmy tu wiele razy, staraliśmy się oddać mu bardzo wiele. Bardzo dziękuję, że jesteście o tej porze jeszcze z nami i wytrzymacie tak z kwadransi góra 20 minut, bo gdzieś tutaj wystawimy noty wszystkim piłkarzom, ale chcemy porozmawiać o generaliach, bo jest taki moment, żeby gdzieś powoli puentować tą przygodę, ale tak naprawdę tak, marzymy o tej Europie, cierpimy, później się drugim, bo to marzymy, cierpimy, cieszymy się, przeżywamy, jeździmy, kibicujemy i później doświadczamy Europy w piątej kolejce grupy Ligi Europy i wystawiamy rezerwowy w dużym stopniu skład. No to jest jednak, tak się Ligi Europy nie traktuje. To jest moje hasło tak na można, dzisiejszy tak, wieczór. Tak, nie można. Ja jestem zdegustowany jakby nie postawą tych zawodników, bo naprawdę ciężko było oczekiwać, że eksperymentalny skład Lecha Poznań z zawodnikami, którzy w tej konstelacji nie zagrają pewnie kolejnego meczu i to było przypadkowe zebranie, bym powiedział, zawodników na pozycję i dobra, zagrajcie, jak uda wam się, to będzie fajnie, jak wam się nie uda, to też będzie fajnie. Tak? Tragedii nie będzie. Ja miałem do tego momentu duży szacunek do trenera Darka Żurawia, którego znam zresztą z boisk Bundesligi, on w Hanowerze, ja w Arminii czy w Hercie. I naprawdę nawet po meczu chyba z Benfiką czy ze Standardem, po prostu wysłałem mu SMS-a z gratulacjami, że tak właśnie to jest futbol na tak. Podziękował i też na przykład po meczu z Lech Kraków, gdzie ten Lech niestety w tych doliczonym czasie gry przegrał dwa punkty, bo zremisował. Też napisałem na moim Twitterze, że gratuluję Lechowi i Rakowowi, gratuluję obu trenerom futbolu na tak. Bo to się chce oglądać, to się chciało oglądać. Tak, oczywiście, nie chcieliśmy oglądać takiego Lecha jak chociażby w Belgii ze Standardem, który zagrał bojaźliwie, który nie potrafił znaleźć recepty na bardzo agresywnie wtedy grających Belgów i później błędy indywidualne, głupota, wygrywaliśmy w końcu tą bramkę, strzeliliśmy w przewadze jednego zawodnika. Tamto spotkanie, ja byłem przekonany, że z tego zostaną wyciągnięte wnioski, że no, każdy mecz w Lidze Europy to jest wyzwanie, to jest święto. Podpisuje się. I nagle jedzie Lech do Benfiki, tylko koncentruje się nie na Benfice, tylko koncentruje się na Podbeskidziu. No to jest całym szacunkiem do Podbeskidzia, do kibiców Podbeskidzia, ale tak nie można funkcjonować w nowoczesnej piłce. I był spór duży z prowadzącym. Z prowadzącym,
Nie ja po prostu Przemek Iwańczyk. Gdzie Przemek on nam próbował to trochę racjonalizować, jakoś tłumaczyć. Ale my od początku byliśmy na nie do tego składu, bo nawet jeśli chciał zrotować, to nie aż w takim stopniu, bo tak naprawdę wrzuca ich na tak głęboką wodę, że oni wiadomo, że się potopią. Ale ten skład dzisiejszy, który wyszedł, nie dawałby gwarancji powalczenia z Podbeskidziem? Dawałby, tak, ale on z Podbeskidziem nie wyjdzie. Tak, bo można by wystawić Modera, Ramireza, Iszaka od początku, Kamińskiego, Skurasia i tak dalej, po to, żeby zaprezentować się dzisiaj i być może jakimś, bym powiedział, psim swędem nawet wyrwać punkt, bo przecież bardzo dobrze zagraliśmy fajny mecz z Benficą u siebie dla Bułgarskiej. Tak? I później daj tym chłopakom odpocząć i zagraj z Podbeskidziem zawodnikami, których wystawiłeś na Benfica Lizbona. Mhm. Na zespół, który normalnie nie ma czego szukać ogólnie w Lidze Europy, bo to jest zespół, który zawsze gra w Lidze Mistrzów. Mhm. Czyli po prostu wrzucasz zawodników, takich jak chociażby Dejewski, którego wrzucasz na głęboką wodę w meczu z Benficą, przegrywa Lech 4-2. I jest on, można powiedzieć, walony po... Godzinę grał nawet nieźle, kapitalne interwencje, tak. Kilka razy się pomylił, ale na koniec 25-letni zawodnik, bez doświadczenia, jest wrzucony na ten mecz, trochę się zderza ze ścianą, ale później go kompletnie odstawiasz. Zobacz, forsujesz obcokrajowców, oni dostają regularne szanse, czy Szatka, czy Czernomarkowicz, czy Rogne, dokładnie. I dzisiaj Dejewskiego rzucasz na Estadio da Luz przeciwko Benfice i on, wiesz co, ja mu tu chętnie, bo już sobie tu noty podgotowałem, jeszcze z Tobą będę konsultował oczywiście, bo jesteś moim ekspertem do spraw not na wszelakich forum reprezentacyjnym Ligi Europy, a także jak kiedyś się namówię na jakiś mecz PKO Bank Polski Ekstraklasy, to też może go kiedyś muszę... Nie możemy oszukiwać ludzi, bo ja nie oglądam Ekstraklasy. Wiesz, powiedziałem to głośno. Pojedyncze mecze, tak, jak przygotowuję się do meczu, tak jak że dzisiaj, jak z Lechem oglądałem, Lecha z Lechią oglądałem, z Rakowem, ale tylko dlatego, że mamy naszego przedstawiciela. Przecież Roman, lepiej może bez noty, ale wiecie co, na koniec te noty gdzieś porządkują rzeczywistość. Oddawaliśmy te noty po kolejnych meczach, Hammarby, prawda, na Cyprze mecz, Charleroi, kolejne mecze w Lidze Europy, które nas cieszyły, nawet przy porażkach byliśmy krytykowani, że za dobrze odbieramy Lecha, prawda? Spotkaliśmy się, sam parę razy miałem takie polemiki z prezesem Zbigniewem Bońkiem, który mówi, jak można chwalić po porażkach? Można chwalić czasami za pewną ideę, chęć grania, prawda? Wystawienie młodych Polaków. No, za różne rzeczy można chwalić. Ale dzisiaj nie będziemy chwalić, dzisiaj będziemy ganić. Natomiast wystawimy noty. Wiecie dlaczego? Na koniec nie będzie to najważniejsza część może naszego programu, ale taki jazda obowiązkowa, żeby pokazać, kto słabszy, kto lepszy, cokolwiek na tej beznadziei. Natomiast beznadzieja jest związana z decyzją trenera. Ja sam też mam duży respekt do trenera Żurawia, bo wydaje mi się, że to jest nie jest człowiek wielkich słów, ale warsztatowiec, człowiek rozsądny, człowiek rzeczywiście starający się grać ofensywnie, mimo że był obrońcą, prawda? Człowiek, który zjadł zęby na piłce, gdzieś doświadczył Rangnicka i paru innych fachowców w Niemczech, gdzieś wykuwa swoją drogę trenerską, ale wydaje mi się, że kiedyś on sam stanie przed lustrem, wiesz co, nie wiem, czy dzisiaj, jutro, czy po Podbeskidziu, czy może za rok, albo za 10 lat i powie tak, a z tą Benficą to mogłem naprawdę coś innego zrobić. Bo to jest taki mecz, może ci piłkarze już może nigdy nie zagrają z Benficą. Może się zdarzyć nawet tym młodym z Lecha, Puchaczowi, czy Modernowi. Może idzie Moder do Brighton, tak? Może nigdy nie wylosują Benfica. Będzie grał z Europy, no raczej to jest niemożliwe oczywiście. On idzie tam, może żeby się wypromować i pójść dalej, ale jednak w ogóle... No, Moder akurat zagrał te 8 minut, no ale to też bez... No zagrał tak, że przy bramce na 4-0 Weigla odwrócił się i chciał blokować podanie w szerz, a zapomniał, że zawodnik, że bramkę ma za plecami i jakby celem grania w piłkę jest do bramki, no ale błędy młodości. Oczywiście tłumaczenie się trenera Żurawia, że on
miał, bo byli po meczu z Lechią, oni nie wrócili do Poznania, tylko polecieli od razu do Lizbony, no to że miał czas, rozsądna, był taka... Ciebie, tak, bardzo rozsądna, oczywiście, jak najbardziej. Ty jesteś fanem takich rozwiązań, logistyki, pomysłu, odpoczynku, dlatego regeneracji. Z szacunkiem, szacunek do tego, że Lech dzisiaj nie leci tak jak jeszcze, jak ja wróciłem do Lecha w 2010 roku i zagraliśmy z Manchesterem City w Manchesterze i zamiast tam się przespać, zjeść śniadanie na drugi dzień, roztrenować i później ze spokojem stamtąd polecieć do Chorzowa, bo mieliśmy mecz z Ruchem Chorzów, to my lecieliśmy nocą, wróciliśmy do domów o 5:00, po prostu rozwalony, cała noc, nieprzespana, bez regeneracji, później tupliśmy się autokarem 8 godzin do Chorzowa. I tak wyszliśmy na ruch i chyba przegraliśmy, nawet Drygas tam złamał nogę, no nieważne. Także tutaj pod tym względem szacunek dla Lecha Poznań, że zostają w Lizbonie i dopiero jutro lecą z powrotem. Ale jednak trener Żuraw powiedział, że miał czas i rozmawiał z zawodnikami. I on widział, że nie wszyscy zawodnicy są gotowi na grę z Benfiką w Lizbonie. Ten skład to Żurawia, pomysł czy presja zarządu? Na koniec, wiecie co, na koniec... No do tej pory nie było presji zarządu, no bo grał swoje, grał cały nikt czas... Nikt mi nie powie, że Karol Klimczak, czy nawet Piotr Rutkowski, wiceprezes do spraw sportowych, podejmie decyzję za trenera o wystawieniu tego czy tamtego piłkarza. No nie, dopiero Darek Żuraw przedłużył dopiero kontrakt, no to nawet gdy mu sugerowali coś takiego, no to nie, mógł to powiedzieć, słuchajcie, to jest ludzie. mój pomysł na ten zespół, mam taki, a nie inny, przedłużycie ze mną kontrakt i ja będę grał tak, jak uważam za stosowne, dlatego ja bym nie doszukiwał się tutaj podwójnego dna, bo to są tylko, będą to tylko i wyłącznie spekulacje, które są w tym momencie niepotrzebne. Oceniajmy mecz, oceniajmy decyzję, która przed meczem, jak my zobaczyliśmy skład, gdzie wiedzieliśmy o tym składzie już dzisiaj w miarę wcześnie, bo wzrokiem parę godzin wcześniej parę innych tam rzeczy do zrobienia. A my informatorów na mieście. Mieliśmy ten skład i ogólnie nie wierzyliśmy w to, że to jest możliwe. Tak? Jakby trochę szyderki próbowaliśmy, było z tego składu. Próbowaliśmy nie zaakceptować takiej decyzji. Przecież nawet mówiłem, że jeżeli tak jest, to zagrajmy u Bugmachera, że Lech przegra co najmniej 3 bramkami. Wiesz, chyba, że jest nawet 0-4. Mati mówił. Ja mówię, że 4-1. Ja mówię, że 4-1, okay, dlatego powiedziałem, że 3 bramkami. Okay. No i byśmy byli dzisiaj bogaci, a tak jesteśmy tylko bogaci o kolejne doświadczenie. Ale to nie jest dobre doświadczenie. Piłkarze, którzy nie zagrali albo gdzieś tam z ławy weszli dzisiaj, to też tak bez sensu przy 0-3, bo tylko Isak wszedł przy 0-1, natomiast wszyscy inni już... Przepraszam, zobacz jaka to była bardzo niebezpieczna sytuacja, bo Kaczarawa, bardzo poważna kontuzja, bo uważam, że bardzo to będzie poważne. Naprawdę kilka tygodni lub miesięcy. Widzicie to skrzywienie tutaj stawu skokowego. Wyłączenia z gry. I teraz w momencie tej kontuzji musi wejść na boisko nierozgrzany Isak. I teraz pomyśl, i teraz wiesz, no jedzie Żuraw, chce oszczędzić zawodników, bo oszczędza, bo chce, nie wiem, łapać punkty i gonić czołówkę w ekstraklasie, tracąc jakby w Belgii już szansę na awans, bo wiadomo, że no, to, żebyśmy wygrali z Benfiką i z Rangersami, zrobili 6 punktów i awansowali jeszcze z tej grupy, no perspektywy jakby procentowo bardzo trudne, było, tak? Było no. Naprawdę... Natomiast byłoby to, wiesz co, zupełnie inne potraktowanie tego meczu, nawet przy porażce spowodowałoby, że wydaje mi się, że jest inne życie w drużynie, wśród kibiców, w mediach, takie przekonanie, że coś można zrobić, że robimy. Żuraw dawał takie przekonanie. Maciej Maćkowiak, fan prawdy futbolu, tak cię nazwę, Maćku, człowiek też znakomicie zorientowany w wielkopolskich, szczególnie lechickich realiach, pisze, no Artur, czy chyba do mnie też, ale panowie, liczy się ekstraklasa. No chwila, no, moment. No super, wszystko... no to przecież grajcie następne 10 lat w ekstraklasie, zrezygnujcie z eliminacji Ligi Europy, no po co? No jeżeli się liczy ekstraklasa, no to po co? No przecież
oddajmy, no nie wiem, no, mamy Zbigniewa Bońka, który ma super relacje w UEFA, no przecież dajmy ten, no, list taki, bym powiedział, intencyjny, to że patrzę, nie będziemy grać w Lidze Europy. Przecież to jest w ogóle patrzę, argumenty o tym, że bo Ekstraklasa jest ważna. Oczywiście, że jest ważna. My nie mówimy o tym, że Ekstraklasa jest nieważna i Liga Europy jest mniej czy bardziej ważna. Nie. Dzisiaj wytrenowany organizm jest w stanie zagrać i tu na najwyższym poziomie. To są tylko dwa ostatnie mecze w Lidze Europy, bo tak jak mówimy, szanse na to, żeby Lech wygrał dzisiaj, nawet w optymalnym składzie w Lizbonie, była nieduża. Z Rangersami u siebie ta szansa w optymalnym składzie uważam, że w dalszym ciągu jest, ale to są dwa mecze, które nie wpłyną do końca na to, czy Lech w maju zajmie pierwsze, drugie, trzecie czy trzynaste miejsce. Tutaj jest taki tekst, pokazywać żuraw bol. Nie wiem, dzisiaj nie było żuraw bol, ale chodzi mi o tą tabelkę. Widzicie tą tabelkę? To jest 10 ostatnich sezonów w europejskich pucharach. I w rubryce grupa Ligi Europy co 5 lat, dokładnie co 5 lat się zdarza Lech. Więc naprawdę wielki szacunek należy się Lechowi za awans, ale Lech powinien szanować wtedy każdy mecz w tej Lidze Europy, bo zobaczcie co się dzieje. Po tym, jak ostatni raz gościli w Lidze Europy w sezonie 2015-2016, jako mistrz Polski odpadli z Bazyleą i trafili później do grupy Ligi Europy, w której notabene chyba grali z Bazyleą, Belenenses i Fiorentiną. Ugrali 5 punktów, teraz mają 3, czyli jeszcze mogą ugrać nawet więcej punktów. Ale zobaczcie, co się dzieje. 4 sezony kolejne. 2016-2017 bez Europy w ogóle. 2017-2018, trzecia runda eliminacji Ligi Europy. 2018-2019, trzecia runda eliminacji Ligi Europy. 2019-2020 bez Europy. W ogóle, nawet eliminacji. Rozumiesz, dwa sezony są w ogóle bez eliminacji, a dwa sezony są z trzecią rundą eliminacji Ligi Europy. No to kurde, my się sami osłabiamy, sami podważamy. I sami wkurzamy. Widziałem twoje wkurzenie dzisiaj. Rzadko się... chociaż ostatnio się na wkurzasz, ale dzisiaj... Tak, ale dzisiaj się wkurzyłeś na studiu też, bo widziałem taką trochę bezradność człowieka, który dobrze życzy. Czuje się jeszcze emocjonalnie związany z Lechem. Musisz mieć taką, wiesz, no, bym powiedział, szorstką skórę na Twitterze, bo cię, wiesz, bo jakby to powiedzieć, grillują cię za to, że bo nie jesteś, bo jesteś tylko i wyłącznie kibicem, bo byłeś w Lechu, bla, 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 bla i piszesz i tutaj, wiesz, chwalicie tego Lecha, I naprawdę takimi meczami są nam zabierane wszystkie argumenty z ręki. Mhm. I to jest smutne, bo ja uważam, że Lech naprawdę zbudował coś fajnego, coś, co się po prostu zaczęło psuć od środka w Belgii w meczu ze Standardem. Mhm. I zepsuło się dzisiaj bardzo mocno w Lizbonie i oby to się po prostu nie zepsuło na kolejne długie, bym powiedział, dni i zimowe wieczory, bo naprawdę piłka nożna też nie wybacza, bo wiesz, zdegustowanie Jesusa, trenera Benfiki, który, no ktoś, kto przyjeżdża do Lizbony, no rzadko się zdarza, żeby z Benfiką wystawiał drugi skład. No, mógłby sobie na to pozwolić, może Bayern Monachium, ale nie podejrzewam. Nie podejrzewam, żeby Bayern Monachium wpadł na taki pomysł, tak? Nie wiem, czy jest dzisiaj 12 zespół, punktów w grupie. Ale nawet nie, tak? No nawet nie. No okej, pojechał Bayern Monachium do Madrytu, wstawił dwóch młodych chłopaków. Ale i tak miało więcej piłkarzy z pierwszego składu Bayern miał, lewy nie pojechał, ale wpuścił od razu po przerwie, widząc, że jest nie tak, że przegrywałem 1-0, wpuścił Gnabry'ego, wpuścił Müllera i nagle Bayern po prostu nie chciał przegrać, bo nie chciał skompromitować się, nie chciał być posądzony o to, że odpuścił takie spotkanie, bo futbol to jest też szacunek do przeciwnika. Szacunek, którego my nie pokazaliśmy w stosunku do zespołu, który osiągnął od nas 1000 razy więcej w piłkarskim świecie. Arturo, zawsze na temat tutaj piszecie na czacie. Bardzo mi miło, dlatego go zapraszam, bo jakby był nudziarzem albo... Wiecie, dlaczego tak jest? Bo jestem niezależny od nikogo.
Chwała Bogu. I mam po prostu wszystkich tych ludzi, którzy dzisiaj będą po raz kolejny jak w laleczkę wudu wbijać igiełkę, bo nienawidzą, bo Wichniarek znowu skrytykował. Tak, bo Wichniarek mówi to, co widzi, a nie to, co wielu by chciało mówić. Bo to, co my dzisiaj widzieliśmy, to było piłkarskie harakiri. Piłkarskie harakiri Lecha Poznań i Darka Żurawia. Bo po prostu tą decyzją naprawdę wielką sympatię, którą go darzyłem, po prostu oczywiście i tak na tym, wiesz, po nim to spłynie jak po kaczce, czy ja go lubię, czy go nie lubię i mam do tego prawo, bo tak samo ja... Czy go skrytykujesz, czy nie? Spłynie jak po kaczce, czy Lech Poznań mnie skrytykuje za to, czy też nie, bo mam prawo to powiedzieć, mam prawo powiedzieć moje przemyślenia i to jest najpiękniejsze w tym, że człowiek jest niezależny, bo ja mogę to robić, nie muszę tego robić, tak? I to jest, i o to chodzi, i musimy mówić, dlatego to jest prawda w futbolu, i my staramy się, przynajmniej od 2 lat, jak jestem w Polsacie, Romek, staramy się mówić faktyczną prawdę, którą widzimy. I zauważ, z jakimi problemami my się też musimy później, wiesz, jakimi ciężkimi rozmowami też się później konfrontować, że a dlaczego, a czemu, a nie widzisz, wiesz, obrażanie się, jakieś dziwne rzeczy, nie. Ludzie, to jest życie. Życie to nie jest bajka. Życie jest, weryfikuje w nas wszystkich. I ta decyzja zostanie prędzej czy później zweryfikowana. Już została zweryfikowana na boisku, bo Benfica się przejechała. Tak jak mówiłem w studio, ja też zagrałem tam 10 lat temu na tym stadionie. Dostałem w łeb 4-0, tak samo jak Lech Poznań. Zagraliśmy zdecydowanie innym składem, z Hertą Berlin, lepszym składem. Ja byłem na ławce, wszedłem w 63, mówiłem, że zagrałem podobnie jak Krawiec, czyli wniosłem tyle do gry Herty, co on, dzisiaj do gry Lecha Poznań, ale my tam zagraliśmy optymalną jedenastką. Dostaliśmy w łeb, tam Saviola był Cardozo był, Di Maria, Łukasz Piszczek drugi czy trzeci mecz jako prawy obrońca. No, przejechali się po nas. Ale my mogliśmy po tym meczu powiedzieć, podziękować za lekcję futbolu, tak? I wrócić do Berlina. W pierwszym meczu na Olympiastadionie zremisowaliśmy 1-1, pojechaliśmy na rewanż, dostaliśmy po prostu lanie. Byli zespołem lepszym, ale nikt nam nie mógł powiedzieć, że wystawiliśmy, a mieliśmy ogromne problemy w Bundeslidze wtedy. Mhm. I to jest sezon, w którym spadliśmy, na samym końcu spadliśmy z tej Bundesligi. Ale my tam pojechaliśmy z szacunkiem do przeciwnika. Wyszliśmy w podstawowej jedenastce. Co by z tym polowaniem Arturowi? Dobra, no, poleję mu poza anteną. Dobrze gadasz, polać ci to już. Słuchaj, zanim zaśniesz, jedziemy z tymi notami. Słuchajcie, przypominam wam, skala 1-10, gdzie 5 to jest przeciętnie, 4 słabo. 4 słabo, żeby nie było. 3 bardzo słabo. 2 katastrofa, 1 lepiej było nie grać w tym meczu. 5, a 6 to jest dobrze, 7 bardzo dobrze, 8 to już... Dobra, dobra. 6 nie będzie, 7 nie będzie, nie ten mecz. Słuchajcie, więc tak, Bednarek, 3. Obronił kapitalnie po tej akcji. Tak, dobrze zaczął. Grimaldo zagrał do Darwina Nuneza, Pizzi. No to była świetna parada. Natomiast ewidentnie zawinił przy bramce na 2-0, kiedy podał środkiem boiska, Gabriel przejął piłkę i później Pizzi do Darwina Nuneza. Czy zawalił inne bramki? No raczej nie. Nie, ale, nie, ale był nerwowy. Nie jak on po tej interwencji na początku spotkania, kiedy uratował Lecha przed już wcześniejszą przegrywaniem 1-0, powinien moim zdaniem dostać takiego pozytywnego kopa. A to go faktycznie miał też niecelne podania wznawiające grę. No później to podanie na tą bramkę na 2-0. Miał inne opcje, tak, mógł przegrać piłkę albo wywalić ją jednak naprawdę, a nie przez środek. 3, czyli słabo. Obrona, Budka, 3, Szatka, 3, Dejewski, zastanawiam się, 4, bo się dał tak, gdyby Dejewski dostawał tyle szans, co dostaje Rogne, Szatka, Czernomarkowicz, to ja myślę, że z tego chłopaka mógłby być przynajmniej obrońca, w którym, który,
który mógłby być może nie pierwszym wyborem Darka Żurawia, ale na pewno nie takim zawodnikiem, który gra cały mecz z Benfiką i później nie nadaje się na grę w lidze. Chociażby tak, w lidze, w ekstraklasie, tak? I nagle znowu się nadaje na grę z Benfiką i na chwilę znowu się nie będzie nadawał przez następne tygodnie na nic innego. Także szkoda, bo jest to do Jeski miał dzisiaj, piszecie nawet czwórkę. Ja też mnie kusi czwórka, żeby pokazać. A ja mu dam nawet piątkę, dajmy. A proszę cię. Za to, że chłopak jest robiony w bambuko. Piąteczka. Tak, jest puszczany tam, żeby po prostu chcą mu albo mu udowodnić, że się nie nadaje. Mhm. Ten chłopak stara się bronić jak może, bo nie ma rytmu meczowego. Mhm. Zupełnie nie ma rytmu meczowego. Wchodzi na najlepszych. Mówimy o tym dzisiaj, że Darwin Nunes będzie za chwilę za 50 milionów odejdzie na premier league. Atakują go Pizzi, Rafa Silva. A nie ma takich błędów, jak miał chociażby Szapka w drugiej połowie, kiedy chciał się zabawić, stracił piłkę. No Szapka w boku pola karnego to katastrofa, co zrobił. Ale więcej ci powiem, bo strata Marchwińskiego jest podkreślana przy bramce na 3-0. Ale kto mu zagrywa piłkę i to tak bezczelnie, źle, do nogi co prawda, ale widząc, że atakowany jest przez rywala, od razu z rywalem doklejonym do Marchwińskiego. Marchwiński traci tą piłkę i jest później wymiana. Rafa Silva zagrywa do Pizziego, jest 3-0. Czyli Budko trójka, Szatka trójka, Dejewski piątka, Pucha czwórka, cokolwiek chyba był lepszy niż Szatka i Budko. Starał się tam, tak, był lepszy, no starał się jakieś tam mieć No nie był to dobry mecz nikogo dzisiaj, nie można wyróżnić, ale myślę, że na pewno Puchacz bardziej aktywny niż Budko po drugiej stronie. Oczywiście. O jeden punkt procentowy. Słuchaj, co do pomocników środkowych. Muchar, Marchwiński, Ałat. Muchar, no nie wiem, dwójka, trójka, ja nie wiem. Nie, no trójka. Myślę, trójka. Bardzo słabo Marchwiński, trójka, bardzo słabo Ałat. Wiesz co, ktokolwiek próbował coś zrobić, cokolwiek wynikało, tu strzał, tu zagranie, tu wyczucie gdzieś, tu podanie, no ty też nie oczarował, ale może czwórkę jemu? Czy... No tak, uderzył, wiesz, no chyba jeden w pierwszej połowie strzał celny na bramkę, to jego, tak, oczywiście to, nie, czy to była druga połowa. Pierwsza, tak. Nie na swojej nodze miał opcję, bo nożem też zawodnik. Myślę, że może być czwórka. No, tak. Dobra, skrzydłowi, Skóraś trójka? Skóraś trójka. Sykora? Sykora dwa. Sykora, wszystkie strat mnóstwo. Można piłkę stracić, ale trzeba wrócić i wspomóc defensywę po tej właśnie stracie, a on tracił i stał. Nie wracał. Mhm. W ogóle nieaktywny w grze defensywnej. Później no, tą jedną akcję zrobił, gdzie tam faktycznie podał. To Łada. On właśnie strzelał z Ale za mało, zdecydowanie za mało za zawodnika, dla którego Lech naprawdę porobił. 900 tysięcy euro. Także wymagaliśmy. Polskie warunki, jeden z najwyższych transferów w historii. Wymagaliśmy, żeby chłopak dawał też jakość. A bardzo nerwowy, złe przyjęcia piłki w pierwszej połowie, złe decyzje. Także ja uważałem, że na pewno będzie zmiana już po 45 minutach i wejdzie w jego miejsce Kamiński. No niestety Darek Żuraw nie podsłuchuje. Nie ma podsłuchu na moim telefonie. może chciał go wypuścić, ale przy 3-0 uznał, że go jeszcze bardziej oszczędzi na Podbeskidzie. Wow. Kaczarawa trójka. Trójka. Isak może czwórka. Dla mnie był jednym z aktywniejszych i takich cokolwiek potrafiących na tej Murawie. No plus Ramirez też, ta akcja na koniec, gdzie tam po rykoszecie w poprzeczkę. No nie wiem, czy Czerwiński, Ramirez, Krawiec, Moder, oni już bez noty za to, co zagrali, bo weszli przy... Nie, jedna akcja Czerwińskiego, 0-3, który szarżuje, no może tak, może za... No pobiegł ładnie, tak, prawie skrzydłem. Ładnie, dostał dobre podanie, ma czasu mnóstwo na to, żeby reprezentant kraju, wymagamy od niego, żeby znalazł dokładnym podaniem zawodnika w polu karnym. A miał możliwość, bo było trzech zawodników Lecha w polu karnym. I wymagamy od zawodnika, który awansował na reprezentanta kraju, żeby jednak w czymś właśnie takimi zagraniami się wyróżnił. Słuchaj, mam dwa hasła. Tak się nie traktuje Ligi Europy i idzie, Podbeskidzie. Już nie będę się śmiał, bo też jestem wkurzony. Skończymy to chyba, tak, co? Kończymy. Masz jakieś hasło na koniec? Nie mam hasła. Trzymamy kciuki za Lecha w Podbeskidziu. Z Podbeskidzie.
Bardzo dziękujemy. Prawda futbolu.